nam na sercu leży to, żeby inwestorzy, czy to nasi lokalni, czy też zagraniczni, znajdowali swoją lokalizację tutaj na terenie województwa zachodniopomorskiego. Proinvestors to pomysł na to, żeby prezentować ludzi, którzy w różnych dziedzinach mają ciekawe dokonania. Poszli swoją drogą biznesową i to im się opłaciło. Na pewno nie brakuje pieniędzy, tak? Dla biznesu na ciekawe pomysły, na innowacyjne pomysły, które w jakiś sposób mogą pchnąć chociażby nasz region do przodu. Dlaczego nie zostać RODO milionerem? Otóż RODO zakłada, że kary za nieprzestrzeganie przepisów będą dosłownie milionowe. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Mówiąc wprost, kobieta łagodzi obyczaje. Człowiek to są zawsze emocje i budowanie chociażby biznesu na pozytywnych emocjach to będzie pozytywny biznes. Budowanie wszystkiego w swoim życiu na tym, co wypływa z głębokiego przeświadczenia o poczuciu dobra, szacunku, zawsze będzie procentowało. To jest pasja. Dzisiejsze postrzeganie marki to tak naprawdę są opinie ludzi. Jeżeli ludzie są zadowoleni, polecają nas w internecie. Czy to będzie ich wall na Facebooku, reklama w Instagramie, czy jakiekolwiek inne medium po prostu w tym internecie, moim zdaniem to jest rzecz wtórna. W całej firmie nie mamy pokoju prezesa. Pokoju prezesa, gdzie ma się własny pokój, tam z przodu siedzi jakaś pani, która pilnuje, że nikt do niego nie wejdzie i jak on powie kawa, to zapyta się biała czy czarna. No to jest dla mnie to jest paradoks, że ludzie tak się w ten sposób próbują alienizować od tego, co oni właściwie mają największy zysk. To są ci ludzie, którzy tam pracują. To my siedzimy w open space wszyscy. Prezes, nie prezes, team leader, nie team leader, ja jako właściciel siedzę gdzieś w kącie, przy jakimś biurku, dookoła mnie są tak samo ludzie jak ja. A co to jest ta wielka orkiestra świątecznej pracy? Chcemy zbierać pieniądze, namówić ludzi, żeby zbierali pieniądze dla celu. Proszę pana, przede wszystkim za długa nazwa, zła nazwa, serduszko, pan chce zbierać z tym pieniądze, tutaj musi krew lecieć, to musi być pęknięte, tu musi jakaś aorta, ta. Proszę pana, to jest złe. To mi przyszło do głowy, no tak to kolega zrobił ten napis i to wszystko, proszę pana, czyli nie wiedział co robi, to jest po prostu złe, że jeżeli coś nam się uda osiągnąć, to musimy mieć zespół i tych, którzy robią to z wami i tych, którzy są tam i tworzą ten festiwal, 500 000 ludzi w jednym miejscu, to jest coś niesamowitego, zwłaszcza w Polsce, gdzie ludzie się lubią dzielić, mają focha i troszeczkę tak nie bardzo się dogadują ze sobą, nagle okazuje się, że w tym miejscu ludzie są ze sobą, i tworzymy niesamowitą społeczność obywatelską. Dziękuję bardzo.